nie idziemy formą budżetu obywatelskiego, ponieważ taka forma powoduje dużo emocji, jak i też wytwarzanie podziałów w społeczeństwie, dlatego też każdy może zgłosić swoje spostrzeżenie, czy też oczekiwanie wykonania pewnych zadań inwestycyjnych, ale także i działań w sferze kultury, czy w sporcie, innych dziedzin życia społecznego. To jest wszystko analizowane. Co roku do urzędu wpływa 100 wniosków mieszkańców. Burmistrz taką formę budżetu uzasadnia brakiem wiedzy mieszkańców co do rzeczywistych kosztów remontów dróg oraz chodników. Pomoc przy realizacji projektów obywateli zapewnią miejscu urzędnicy. Swoje propozycje można składać bezpośrednio w urzędzie lub wysłać na adres mailowy ratusz@czcianka.pl.